Właściwie już od 7 lat poznańskie organizacje pozarządowe walczą o to, żeby mieć takie swoje miejsce, miejsce swojego działania, ale również miejsce, w którym, do którego mogliby zgłaszać się poznańscy aktywiści i aktywistki. I w końcu po 7 latach wynegocjowaliśmy w zeszłorocznym budżecie 1 200 000 na to, żeby duża powierzchnia 530 metrów przy ulicy Bukowskiej 29 została wyremontowana właśnie w tym celu, w celu stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, bo również wolontariat tutaj wchodziłby w grę. W trakcie ostatniego środowego spotkania zorganizowaliśmy wewnątrzsektorowe, tak to się mówi, wewnątrzsektorowe konsultacje społeczne. Zaprosiliśmy organizacje, których profil był bardzo różnorodny i dyskutowaliśmy o tym, jakiego typu działań chcielibyśmy na ulicy Bukowskiej, w jaki sposób to miejsce miałoby być finansowane, a także w jaki sposób miałoby być zarządzane. I właśnie w trakcie tej dyskusji pojawiła się koncepcja powołania stowarzyszenia zwykłego. Mamy trzy cele, trzy proste cele. Po pierwsze, powstanie takiego centrum inicjatyw obywatelskich w Poznaniu. Po drugie, wypracowanie w oparciu o środowisko, w szerokim konsensusie, zbierając różnorodne potrzeby małych, dużych organizacji i też grup nieformalnych, co istotne, grup nieformalnych, ponieważ to centrum ma służyć innym organizacjom i grupom nieformalnym i aktywistom. Jakby kapitał społeczny w Polsce jakby jest na niskim poziomie, więc powinniśmy stworzyć takie miejsce, które będzie zapraszało zwykłych ludzi, którzy nie mają też do czynienia z organizacjami, ale chcą działać na rzecz wspólnoty, na rzecz swojego środowiska lokalnego. I to miejsce miałoby być właśnie takim miejscem. No i chcemy jakby tą koncepcję wypracować z władzami i szeroko w środowisku. Po trzecie, osiągnięcie, czyli doprowadzenie do partycypacji finansowej i pozafinansowej miasta i regionu. Remontowano kamienicę, miasto, władze chcą ogłosić konkurs, natomiast nie chcą przeznaczać żadnej puli finansowej na ten konkurs, co sprawia, że administratorem Bukowskiej może zostać tylko i wyłącznie bardzo bogata organizacja. Warunki tego konkursu były konsultowane z Radą Działalności Pożytku Publicznego i te konsultacje nie zostały zakończone. I my jako środowisko organizacji, jako Komisja Dialogu Obywatelskiego, bo Komisja Dialogu Obywatelskiego do Spraw Zdrowia i Spraw Społecznych zainicjowała te konsultacje. Również chcemy przedstawić swoją wizję tego, co miałoby się w tym miejscu dziać, jak miałoby być finansowane i zarządzane. Była pani Dudziak, która zaoferowała swoje wsparcie w sytuacji, kiedy faktycznie wypracujemy jakby swoje stanowisko jako strona społeczna. I była także pani radna Nowicka, która także jest działaczką społeczną. Będzie cały cykl kolejnych spotkań przekonujących do tego, żebyśmy po pierwsze wspólnie wypracowali to, w jaki sposób miałaby być ta kamienica zagospodarowana, jak miałaby być finansowana, jak miałaby być zarządzana. Są różne wizje jakby tego i chcemy się spotykać po to, żeby wspólniać tą wizję, żeby określić też wartości, które mają przyświecać temu centrum i to stowarzyszenie ma być taką platformą dialogu, dlatego zapraszamy na stronę kamienicaobywatelska.org, gdzie będzie można dowiedzieć się o przyszłych spotkaniach i wszyscy są zaproszeni tam, którym los inicjatyw obywatelskich leży na sercu, żebyśmy mieli w Poznaniu takie miejsce, gdzie naprawdę będzie z ludzką twarzą, nie zdominowane przez jedną organizację. Będziemy już teraz postulować, żeby w budżecie na rok 2013 znalazły się już środki zarezerwowane na to, żeby jednak przeznaczać je na utrzymanie Bukowskiej. Jesteśmy uśpieni i wiele osób po prostu nie wierzy, że może być lepiej, że może być takie miejsce, które jest nasze, że może takich miejsc być więcej. Liczymy i wierzymy w to, że się uda. Hi, Lydia.